witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie odnośnie nowości. Mam mianowicie w swojej kolekcji dwie nowości. Chciałabym Wam właśnie dzisiaj koniecznie przedstawić, więc zostańcie ze mną. Jedna jest tak niesamowita, że po prostu jedną znacie, ale w końcu mam ją ponownie, a druga jest bardzo niesamowita z nowej edycji, także koniecznie zostańcie ze mną do końca. Odcinku. Ta edycja, którą nabyłam, jest edycją nową, wypuszczoną w 2021. Jest to zapach, który jest to zapach jakby stary i nowy. Stary, bo nawiązuje tu jakby kolejna edycja tego zapachu, a mianowicie jest to Flower Bomb z Ruby Orchid. To jest zapach, który dopiero wyszedł w 2021. Ja w końcu go mam i słuchajcie, nie zawiodłam się, bo ja mówię, miałam taką historię z Flower Bomb, że ja lubiłam, nie lubiłam, wszyscy go chcieli, ja niekoniecznie, aż w końcu ta miłość została po dzisiejszy dzień, jak w końcu kupiłam tą edycję de parfum i dużo, dużo innych, bo miałam i Elixir, i jeszcze jakąś inną wersję, no ale już skończyłam i nawet nie zostawiam buteleczki, nie wiem czemu. Ja tutaj sobie patrzę, czym on był inspirowany, jest to bardzo sensualny, zmysł zapach dla kobiety pełnej pasji i inspirowany też jest tą burleską, czyli pewnie tu tańcem, taką konfidencją, magnetyzmem niesamowitym. Bardzo mi się też podoba tutaj właśnie te wszystkie właśnie opowieści odnośnie, jak przedstawia się ten zapach i dla jakiej kobiety on jest. Czyli takiej bardzo zmysłowej, która lubi być na świeczniku, lubiąca taniec, elektryzujące jakieś doznania, tak mi się wydaje. Głównymi nutami tutaj już sobie patrzę, żebym Was jakby tu uświadomić. Bardzo przy okazji powiem Wam, że ma bardzo dobre opinie. Jest to zapach taki trochę z wanilią pudrowy. Ja nie czuję tej pudrowości, powiem Wam. Mówią, że to jest zapach gourmand, czyli taki smakowy, troszeczkę kwiatowo-owocowy. Jest mianowicie brzoskwinia w nim, liście winne, orchidea i vanilla beans. Też bym nie powiedziała. Bardzo zmysłowy zapach. Nosem tu jest Domitil Berthier, jeśli się nie mylę. No i Wam pokażę. Ja mam tylko 30. Ta-dam! Zobaczcie to precjozo. Przepiękne, cudowne. No i oczywiście ten znak, ta sygnaturka tutaj. Ja go sobie użyłam kilka razy. Powiem Wam, to jest taki stary, dobry Flower Bomb, ale w orchideowej, takiej pełnej dynamizmu, pulsującej wersji. Zobaczcie, to tak pulsuje. Trochę mi przypomina Michaela Korsa ten Ruby, ale ja nie lubię tego zapachu Michaela Korsa, natomiast ten jest niesamowity i powiem Wam, że to jest taki head turner, czyli na pewno wszyscy się odwrócą za Wami, jak używacie ten magnetyczny, przepiękny zapach. No naprawdę, słuchajcie, niebywały. Jest tam właśnie ten stary, dobry Flower Bomb. Jest to piękna jakby odmiana. Mnie się bardzo podoba strzał w dziewiątkę, mimo że go nie wąchałam, a po prostu zebrałam sobie na bębę, mimo że mam Flower Bomb Bloom w dwóch odsłonach i gdzieś tam właśnie tą starą wersję, że jeszcze sobie ją kupię i będzie właśnie na toalecie. Zobaczcie, to cudo. Piękny, piękna edycja, gorąco polecam, bardzo trwała. Ja czuję wszędzie ten zapach i tak jak mówię, taka nie do uznania dla seksownej kobiety, która chce zwrócić uwagę, a czemu nie właśnie teraz na taką świeżą wiosnę. Także jestem ciekawa, czy miałyście już w rękach, czy wąchałyście, no ale dla mnie cudo i gorąco mam. Zawsze w pudełeczku macie ten kod, ja nie wiem, czy wszystkie z Was wiedzą, ale ten kod, jak wpisujecie na stronę Secret Service Wiktora Rolfa, dostajecie tutaj na urodziny, a czasem jak dużo kupujecie od nich, takie miniaturki fajne, czy body lotion, czy właśnie żelu, ja dostałam, czy miniaturkę taką świetną, to jak się nie zapomnijcie. Czasem oszukują i te kody są użyte, ale powinny być z celofanem, więc nie powinno być kłopotu. No i oczywiście pudełko, nie butelko. Ja lubię sobie też zostawić zawsze bez nabytkiem. Ja Wam już wspomniałam o tym, ale
chcę się troszeczkę bardziej o nim wypowiedzieć, Miss Dior Blooming Bouquet. To jest oczywiście woda Eau de Parfum. Słuchajcie, niesamowite, od dawna strasznie lubiany przeze mnie, wykwintny zapach, taki bym powiedziała bardzo dziewczęcy. Ja sobie tu przypominam te nuty. Dla mnie jest, ja wiem, że niektórzy uważają, że on jest nietrwały, dla mnie jest super trwały. Bardzo dobrze projektuje na ciele, bardzo dobrze się trzyma. I oczywiście tam jest specjalna kalabryjska bergamotka, słuchajcie, jest moja ulubiona peonia damasceńska, róża też, no i oczywiście biały mask, czy białe piżmo, przepraszam. Jest bardzo czarujący ten zapach, to jest taki zapach bardzo delikatny, takiej delikatnej, wyrafinowanej elegancji, ale ja bym powiedziała, że ma taką aurę dziewczęcą, bardzo niewinną dziewczęcą aurę. Właśnie dla osoby, która lubi takie nuty cytrusowo-rześkie, owocowe, no tam nie ma może takich nut owocowych, ale bardzo rześkie, kwiatowe. Dla mnie to jest kwintesencja takiej struktury kwiatowej, ale bardzo rześkiej, która nie powoduje, że czujecie się źle, bo nieraz te kwiatowe, zwłaszcza jeżeli jest jaśmin albo takie nuty różane, przytłaczają i nie wszystkie osoby się odnajdują w takim zapachu. Ten jest niebywale lekki, zwiewny, ekscytujący, właśnie taka delikatność przewijająca gdzieś, no i mega, mega kobiecy. Ja wiem, że on jest duchem może dla bardziej takiej, może nie nastolatki, ale kobiety między 20 a 30 rokiem życia, ale ja bym tutaj nie wprowadzała takiego kryterium właśnie wiekowego, tylko generalnie dla każdej osoby, która chce się tak czuć właśnie zwiewnie, lekko, elektrycznie, jakby pełna podekscytowania i takiej trochę niewinności. I to jest mój zapach zawsze w top 5, zwłaszcza polecam go też mam tutaj na wiosnę. Jest niezwykle piękny, no i oczywiście ta buteleczka. Ja Wam postaram się wkrótce przedstawić Miss Dior w tej nowej wersji, bo jednak postanowiłam go kupić, także on wkrótce będzie, tylko do mnie dojdzie. Też Wam jakby zrobię może relacje między nimi dwoma, jak je odbieram i oczywiście jak odbieram w porównaniu do Miss Dior Shirley, którą bardzo, bardzo lubiłam. I na dzisiaj to już wszystko, to były tylko dwa zapachy, ale staram się je zrelacjonować tak, jak ja postrzegam na bieżąco, no i oczywiście mój przepiękny nowy Flower Bomb, to będzie mój nowy ulubieniec na pewno. Zapraszam Was koniecznie do nowych odcinków, oczywiście do przedstawienia mojej kolekcji, bo te tutaj odcinki będą się pojawiać znowu. Mam nadzieję, że je lubicie i zobaczycie moją całą kolekcję, ekscytującą kolekcję. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, do lajkowania i do pięknych komentarzy, jakie mi zostawiacie. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia.